Cześć, ja jestem Barbara, a to jest film, w którym pokażę Wam moją reorganizację biblioteczki. Ja wiem, że mówiłam Wam, że planuję to zrobić gdzieś około lipca, bo wtedy planujemy właśnie remont w naszym mieszkaniu, ale całkiem niedawno postanowiliśmy, że przemeblowanie zrobimy wcześniej, mianowicie teraz. I z moim mężem zamieniliśmy się pokojami, w sensie zamieniliśmy się swoimi gabinetami. Gabinet to takie poważne słowo, ale po prostu w moim wypadku to jest akurat pokój, gdzie mam książki i moje biurko. I tym samym ja zajęłam mniejszy pokój, ale mój mąż zabrał swoje książki, które były w nadstawkach. I mimo tego, że teraz mam mniejszy pokój niż miałam, to paradoksalnie mam więcej miejsca na swoje książki. I tak oto wygląda mój pokój. To jest róg i nie będę ukrywać, z tego rogu jestem chyba najbardziej zadowolona. W ogóle w całym moim pokoju jest pełno takich dziwnych rzeczy. Na przykład szklana świnka. No bo czemu nie? Ale wracając do półek z książkami, to naprzeciwko tego rogu jest moje biurko. I po obu stronach biurka znajdują się półki z książkami. Po jednej stronie mam dwie półki Billy, a po przeciwnej zmieściły się aż trzy. No i zaczynam układanie od przebrania się w wygodny dres, no i małej imprezy pieskowej. Cały ruch, czyli wszystkie regały Billy, poświęcę na fantastykę, bo odkryłam, że w sumie tych książek mam najwięcej i chciałabym, żeby one właśnie znajdowały się tam, gdyż ten róg też widać z salonu. I jakoś tak zależy mi, żeby te książki były takie, no wiecie, trochę reprezentatywne. I tak, i teraz układam fantastykę naukową, czyli science fiction. U góry ułożyłam Lema oraz obok serię Expanse. Niżej, mniej więcej na wysokości wzroku, układam Dune, dlatego że to jest jedna z moich ukochanych serii, a obok Dune będzie cała moja kolekcja Asimowa. Półkę niżej, a nie, dobra, dwie półki niżej, będzie kolekcja Uczty Wyobraźni, gdyż bardzo lubię te książki i po prostu chciałabym, żeby ładnie wyglądały. A obok Uczty układam Chinę Miewi, bo nie wiem, w mojej głowie jakoś on pasuje do tej serii. Na niższych półkach układam wszystko to, co nie zmieściło się wyżej, oraz dystopię. I tak oto prezentuje się cała półka. W nadstawce mamy science fiction, które łączy się z fantasy, potem Lem, Herbert, Asimov, Artefakty, Uczta Wyobraźni, dystopie. Po przeciwnej stronie narożnika mam fantastykę i tutaj w końcu pasuje mi moja dodatkowa półka, która, jeśli pamiętacie, była w kolorze białym, a była w szafce, która jest brązowa. I teraz w końcu nie muszę się martwić tym, że półka ma inny kolor, bo idealnie pasuje do regału. No, Szyszek pomaga, wiadomka. A ta dodatkowa półka przyda mi się, gdyż będę układać Precheta. I ja już chyba o tym mówiłam, że nie jestem fanką tych wydań. Ale mają one jedną zaletę, mianowicie są one dosyć niskie, przez co tak naprawdę ułożone jedna nad drugą mają mniej więcej długość półtora książki, więc ta dodatkowa półka mieści się tu idealnie i nawet spoko to wygląda. Potem układam Grę o Tron. Oczywiście nie przeczytałam ani jednej książki z tej serii, ale bardzo, bardzo bym chciała. I w ogóle, jak już jesteśmy przy fantastyce i książkach, których nie przeczytałam, to muszę Wam powiedzieć, że właśnie układając fantastykę, uzmysłowiłam sobie, że ja trochę za dużo książek kupuję, mianowicie kupuję więcej niż czytam, w sensie szybciej kupuję niż czytam. I jasne, wciąż uważam, że to są moje ciężko zarobione pieniądze i mam prawo z nimi zrobić co chcę i jeśli mi to sprawia radość, to super, ale powoli trochę mi to przeszkadza, w sensie, że mam mnóstwo nieprzeczytanych książek, a wiem, że nie jestem w stanie zmusić się do czytania szybciej, więc postanowiłam kupować trochę mniej. Taki mam challenge na ten rok. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, mam nadzieję, że jeśli kupię chociaż, nie wiem, o dwie książki mniej w miesiącu, to uważam, że to już będzie jakiś mój mały sukces. A właśnie przy fantastyce to sobie uświadomiłam, gdyż ja z fantastyką tak mam,
że zamiast kupić jedną książkę z serii, to kupuję od razu całą serię, gdyż boję się, że inne tomy się wyprzedają. I tak oto na przykład dochodzimy do kuriozalnej sytuacji, gdzie na przykład Sandersona mam w dwóch różnych wersjach okładkowych, a jest to ta sama książka. Brawo, Barbara, udało ci się. W samym rogu układam fantastykę taką, która spotyka się z horrorem, oraz niżej mam powieść gotycką, którą uwielbiam. Mam tutaj Drakulę, mam tutaj Frankensteina oraz obok stoi też Alan Edgar Poe, którego bardzo, bardzo lubię. Niżej mam taką fantastykę dosyć nieoczywistą. O, a teraz już układam Dana Simonsa, którego też jestem wielką fanką. A na samym dole mamy dalej fantastykę taką horrorową. Mamy tutaj na przykład Moja przyjaciółka opętana. W samym rogu, na samej górze mam fantastykę taką, która aspiruje do tego, aby być literaturą piękną i uwielbiam taki właśnie gatunek. Stoi tam na przykład Orwell, stoi tam na przykład Vonnegut i stoi tam też pani Shirley Jackson. Jakoś tak, nie wiem, pasowała mi do tych panów, więc postawiłam ich razem. Niżej mam Agatę Christie, no i dalej mam kryminał. I tutaj układam właśnie taki klasyczny kryminał. Mamy tutaj na przykład Chmielewską. Nie wiem, jakoś po prostu te książki razem mi pasowały, więc tutaj stoją. No i na ostatnich półkach mam serię butikową od Albatrosu. Też uważam, że ona tu pasuje, gdyż okej, nie wszystkie książki to fantastyka, ale w większości jest to fantastyka. Tutaj przyniosłam się bliżej drzwi i układam serię ekskluzywną od Świata Książki. Uwielbiam te wydania ze względu na to, że okładka jest powleczona płótnem, materiałem i jakoś tak ładnie to wygląda. Dlatego chciałabym, żeby one były na takiej wysokości, żeby było je po prostu widać. A zaraz pod nimi układam klasyki literatury anglojęzycznej. Nie dzielę tego na, nie wiem, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, tylko układam to wszystko razem. I widzę, że zawieruszyła mi się tutaj Imię Róży Umberto Eco. Ja ją potem, tą książkę, przełożę do kryminału. Ja wiem, że to nie jest taki czysty kryminał, ale mamy tam zabójstwo, mamy tam zagadkę, więc jakoś, no nie, mi to pasowało. Ale teraz układam Sylwię Plath i Virginia Woolf. W mojej głowie te książki lubią stać koło siebie, więc takie właśnie układam. A gdybyście się znudzili moją twarzą, to tutaj jest Rabarbar. No i zło Ishiguro, który niestety trochę mi został i nie wiem, gdzie go wsadzić. No tutaj mi nie pasuje, gdyż tu dałam klasyki, więc daję go wyżej. No czy ustawiłam dobrze kadr, żebyście mogli to zobaczyć? Oczywiście, że nie! Ale wyżej mam literaturę anglojęzyczną, bardziej współczesną. A teraz układam regał, gdzie trzymam książki młodzieżowe i książki dziecięce. W nadstawce układam książki dziecięce z naszego dzieciństwa, mojego i mojego męża. I właśnie Leśny Ludek to są książki, ukochane książki mojego męża, które czytał jak, no bo mamy chłopcem, dlatego są to dla niego bardzo ważne książki. Ale wszystkie dziecięce się tam nie zmieszczą, więc zaczynam od samego dołu. I na dole układam, no te takie od najmłodszych, można powiedzieć, i wiekowo idę do góry. Na drugiej półce mamy Zmierzch, który, o Jezu, kochałam. No ale no nie będę się spierać, że to jest niezbyt dobra literatura. Potem mamy Maresi, które chciałabym przeczytać, ale jeszcze tego nie zrobiłam. Imperium Ognia. No mam dosyć mieszane uczucia, w sensie pierwszy tom był świetny, a trzeci już niestety nie. Neil Schusterman, którego bardzo szanuję, i pani Weronika Łodyga. I te książki kocham. Cała jedna półka jest poświęcona tylko książkom od pani Claire. No bo te książki sprawiają, że no po prostu mam uśmiech na twarzy, więc chcę, żeby je było widać. No i wyżej mamy już taką fantastykę dla trochę starszego odbiorcy. Ja wiem, że niektórzy uważają, że Wojna Makowa to właściwie taka fantastyka dla dorosłych. No nie wiem, ja bym raczej ją wsadziła dla trochę starszej młodzieży, ale kim ja jestem, żeby o tym decydować. Okej, i tak wygląda mój pokój. Tutaj mamy róg z fantastyką, czyli science fiction, Albatros, no i trochę kryminału oraz taką ciężką fantastykę
tak zwane hard fantasy. Mamy tutaj Sandersona, mamy Amber Crombie, panią Le Guin. Potem mamy 25 cm przerwy oraz półkę z literaturą dziecięcą i młodzieżową. Obok mamy biurko i pod biurkiem są książki, których nie chcę się pozbywać, ale też nie zamierzam ich czytać, a nad biurkiem mamy literaturę azjatycką, którą uwielbiam. Wyżej są książki, które albo kupiłam, albo chcę sprzedać. No, moje biurko. A nad biurkiem komiksy i jakieś bibeloty. I obok literatura piękna. A nie, przepraszam, jeszcze wyżej mamy romanse. I pod romansami już literatura piękna. Powieść historyczna. Reportaże i literatura francuska, do której mam słabość. Obok mamy klasykę rosyjską na samym dole, potem trochę literatury polskiej, klasyki angielskojęzyczne, no wydane po polsku, i literatura współczesna. I na samej górze mamy teatr oraz klasyki polskie. I to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić kciuka w górę albo zostawić subskrypcję. I widzimy się w następnym. Cześć!